ja zrobiliśmy taki telekonesa, teraz Państwo zobaczycie taki film. Ale byłem przerażony, dosłownie widać, jak gro problemów tutaj, proszę Państwa, występuje i jak miasto, właściwie nie wiem, czy jak jest tego powód, że miasto całkowicie nie pamięta o tej dzielnicy i właściwie nie ma takich jakichś spektakularnych ruchów ze strony miasta w celu przynajmniej częściowego rozwiązania problemu. Nie może być tak, że powiedzmy gdzieś mamy w dzielnicach jedną uliczkę, dwie, trzy do zrobienia, a u Was są wszyscy do remontu. U Was nie ma oświetleń, u Was nie ma placów zabaw, nie ma chodników, po prostu czego się tutaj nie wpłynęło. Właściwie wszędzie widzieliście, proszę Państwa, ogromne braki, ogromne problemy. Dlatego jesteście pierwszą dzielnicą, do której przyjechaliśmy. I szanowni Państwo, jest to spotkanie, które zaczyna, ale nie ukrywam, że naszym celem będzie także to, że nie to, że się spotkamy się rozpaniali. Proszę Państwa, za pół roku, czyli pół roku czasu, spotkamy się ponownie. Wtedy Państwu powiemy, co udało nam się zrobić. Jakie przyjęliśmy sobie zasady, strategie i co chcemy zrobić dla Państwa, żeby przynajmniej częściowo te problemy rozwiązywać. Nie ukrywam, że bardzo mocno radykalnie będziemy tutaj naciskali, mamy dobry kontakt z mediami, a jeszcze to też jest w pewnym sensie bardzo potężna siła. Takie nagłaśnienie problemu przez dłuższy czas powoduje, że ktoś tematem się zajmie. No nie czarujmy się, my władzy nie mamy. My władzy nie mamy, bo mamy pan prezydent. Tak? Pan prezydent naciskany jest też. Pokazywanie, że my uznamy te problemy, chcemy je rozwiązać. Mam nadzieję, że będzie takim prognostykiem ku temu, że ktoś wreszcie na białą dotrze z tych, którzy rządzą i zacznie te problemy krok po kroku przynajmniej zdiagnozować i częściowo je rozwiązywać. Także proszę Państwa, tak krótko opisałem to, co będziemy się zajmować. Jeszcze krótko o stowarzyszeniu Czas na Kielce, to młode stowarzyszenie, jak mówię jeszcze raz, to mamy 4 miesiące, ale myślę, że będzie o Was głośno. Waszym celem jest być aktywny, pokazywać to, że chcemy, że umiemy, że potrafimy i już będziemy działać. Będzie, proszę Państwa, całe cykliczne nasze działanie. Na tym będzie nasza siła. Nie jak politycy w wyborach, że Państwo za chwilę macie. Mamy kampanię wyborczą, obiecanki, zacanki. Nie wiadomo co, prawda, że będziemy mieć pensje, nie wiadomo jakie, emerytury, podatki obniżone. Jednym słowem, mamy cały system, który proszę Państwa, obiegu. U nas tego nie będzie. Nasze zadanie jest rozwiązywać problemy, proszę Państwa, tych mieszkańców naszego miasta, którzy naprawdę tego potrzebują. To jest nasz cel. Także nie obiecujemy, będziemy się starać pomagać, a będziecie nas Państwo z tego rozliczać. Także to nie jest tylko, że przyszedłem do Państwa z ludźmi raz, ucieknę. Będziemy spotykać się cyklicznie, a za pół roku mam nadzieję, że będziemy jakieś pierwsze efekty, nawet kilka lat zrobionych, czy jeden chodnik, czy jakiś plac zabaw. Będziemy starać się w jakiś sposób naciskać władze miasta po to, żeby te problemy Państwu mogły rozwiązać. Także mamy dużo czasu, mamy także od Państwa osobę w naszym stowarzyszeniu, jest Aneta Tomaszewska, która jest członkiem naszego stowarzyszenia, także mamy w każdej dzielnicy, więc tutaj młoda, ta dziewczyna, osoba, więc myślę, że z czasem będzie jeszcze bardziej widoczna, bo przy okazji właśnie przy osobach danych mieszkańca, danych dzielnic będziemy te problemy starać się rozwiązywać, także ktoś z Państwa, też oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy do współpracy, kto ma ochotę, kto ma cel z nami, zapraszamy bardzo serdecznie, mamy na Placu Wolności swoją siedzibę, początkującą, nową siedzibę, ale już zapraszamy Państwa do tego, żebyśmy, kto z Państwa chce działać, chce nam pomagać, doradzać. To jest otwarte stowarzyszenie dla wszystkich, mówię jeszcze raz, apolityczne, bez polityki, tylko i wyłącznie problemy naszego miasta i problemy naszych mieszkańców. Także rzeczywiście staram się sami pisać i objechać tutaj z pracownikami większość ulic, tych głównych. Właściwie, szanowni Państwo, od 5 roku poprzez ulicę Staszicowskich Fabryczną, 7 źródeł, Chłopską, Aleksandrówkę, Pańską, Dobromyśl, Janowską, Chrzańską, Zgórską. Praktycznie na każdej ulicy widać było ogromne braki, jeżeli chodzi o drogi. To jest to widoczne. I właściwie no, wszędzie asfalt jest właściwie do wymiany, brak chodników. Częściowo tak oświetlenia widzieliśmy też. Także no, jest tego gro. I dzisiaj chcielibyśmy też od Państwa usłyszeć. No, myślę, że dzisiaj sobie tą formę zrobimy. Państwo będzie zgłaszać problemy. To wiemy, no to wiemy, a głównie będziemy starać się zapisywać od Państwa to, co jest do zrobienia i to, co Państwo w pierwszej kolejności byście widzieli. I postaramy się, jak mówię, jeszcze raz spróbować coś z tym tematem zrobić. Jeszcze to przypomnę, mamy wybory za tydzień, ale nie mamy nic wspólnego z wyborami, żeby jasna sprawa była. Jesteśmy po prostu po to, żeby pomagać mieszkańcom, nie obiecywać, tylko pomagać po prostu Państwu. Także serdecznie zapraszam do zabierania głosu. Kto z Państwa ma swoje problemy, proszę przekazywać. Będziemy notować i będziemy starać się w miarę naszych potrzeb problem rozwiązać. Zbiory recepcyjni to dla mnie jest priorytetem w tej chwili. Nie tylko dla mnie, jak mieszkańca, ale wszystkich dookoła. Słowik, jak mówili, nawet na Białogonie, przy ulicy Pańskiej,
żeby ktoś z wami konsultował pewien temat tego zbiornika, czy ktoś z wami rozmawiał, czy to na razie... Czyli rozmawiałam z panem Lubawskim. Tak, powiem, teraz powiem, powiem państwo. Ja byłam przejechali na ulicę Chłopską na dosłownie na 5 minut po zebraniu. Dobrze?
No przecież tam też kogoś by trzeba wziąć, proszę pana, za te męskie narządy powiedzieć. Panie radnego mamy przecież. Ale uspokój się. To, to co radny, jak jest 50 lat już życzą. Aleksandrówka, Zalesie. I Zawadzowie. Przyjeżdżają, naprawiają i znowu za jakieś pół miesiąca naprawiają. Tyle, że odjedzie i z powrotem. Troszeczkę teraz było wiatru, no to było cały dzień światło. No śnieg to by też troszeczkę popadało. Zaraz wyłączyli światła, nie było tu. Także bardzo proszę. Proszę. Ten zakład przetwórstwa nie szkodzi mięsnych zapachów rybnego. Żeby jak robili nowy most, poprawiali ten nowy stary, ale oni go robili w podstaw. Żeby wyprofilować ten zakręt na tym moście. Zjeżdżając do Jaworzyn, do Kielc, jest od razu zakręt w lewo. W lewo. I można go wyprofilować, bo było miejsce dla posiadłość, tak? Ale na to chwili... Ten most został przesunięty. Gdyby ten most został na starym miejscu, nie byłoby tego tak. Proszę, zapraszam wszystkich, podprowadzam do siebie do Rąbowskiej Marianny. Zobaczcie, jak wygląda mój płot. Tak. A ja mam nie. A ja mam 77 lat, ja muszę podać. Tak, zawsze. I to nie raz, tak, ja nie pamiętam, czy już to było 10 razy, pytacie. Pani, no, może to stwierdzić. Łuk normalnie jest na moście. Jeszcze nie naprawiony na ostatniej. Mój błąd nie naprawiony, bo to kosztuje 3700. A mnie prezentu chce dać, nie wiem ile jeszcze, albo wcześniej, to mi dawało, bo było to niedawno, to mi dali 1250. A 3700 kosztowała reparacja. Skąd ja mam dobierać pieniądze? Albo panią zatopi, albo panią zjadł. Albo nie zatopi, bo nie ma z tego zbiornika stencyjnego. Albo nie, kto tam się zabije. Bo ten samochód zjechał na podwórko. Ale zmiótł przęsło, bramę, skrzydło i furt. Na szczęście nie ma. A ja tam mam kwiaty, ja drewni, ja dbam o to.